Siemandero, siemandero, tu z tej strony. Długo mi nie było, ale praca, 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 kierownica, te sprawy. Także ja dosyć długo teraz pracuję. Trzeba odbijać sobie. Mamy niedzielę 18 bodajże kwietnia. Cieplutko. A ja się zaraz będę zbierał za składanie motocykla. A czemu? A już mówię. Pokazuję i objaśniam. Malowałem dekiel alternatora. Pyk, pyk. Dwa razy kurwa malowałem, bo oczywiście spierdoliłem malowanie. Jak to serwis u tuńczyka. Tutaj graty są rozłożone, zaraz się biorę za składanie tego. Tak to teraz wygląda. Kurwa, sucz rozebrana. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit, akumulatora. Także co? Dzisiaj sobie myślę troszeczkę polatamy. Myślę, że w godzinkę powinienem to ustrojstwo poskładać. Trochę rozpiździel mam. Tutaj już jest nowa uszczelka pod dekiel. Odtuścimy, złożymy i pozapierdalamy, myślę. Osobiście nie jeździłem. Kurwa, kiedy ty ostatnio film rzucałem? No z miesiąc do tyłu. Miesiąc do tyłu jak nic. Ale jeszcze co się jebłem. Już miałem troszeczkę zdezelowane. Także odświeżyłem sobie. Wymieniłem nowe śrubki, kupiłem. Czerwony metalik. Wiem, że tak czy siak to za niedługo się wytrzy od butów, ale nie interesuje. Mam od zajebania farby, także mogę się bawić, kurwa. Druga strona to samo. Także teraz kolejny czerwony element doszedł. Zobaczymy, ile wytrzyma. Jeżeli będę musiał zbyt często malować, to po prostu wypierdolę wszystko do aluminium na błysk pierdolny i też będzie malina. Dobra, to co? Ja się biorę powoli, tylko dopalę za składanie tego ustrojstwa. Pogoda, jak widać, zajebista, coś godzina około 14 teraz. No i co? Złożymy i lecimy na Szczecin po karabiny z Palestyny. Yo! I jeszcze na szybko przed montażem. Te są śrubki, które tutaj idą do dekla alternatora i na nich mam takie czerwone właśnie one nakładki na silikon zajebane. Teraz całe są w silikonie, ale nie ma problemu. Tuńczyk kurwa sobie wszystkim da radę. Ponapierdałem troszeczkę szczoteczką i będzie malina. Bang. No i gikser poskładany. Tak wyszło malowanie zajebiste. Z tej strony. A tutaj wygląda to tak. Poskładane nakładki, pozmieniane. Oczywiście nie odbyło się bez fuszery. Kurwa. Przy mocowaniach śrub, no jakby nie było, to jest kurwa spray i to pęka. Trzeba było delikatnie pędzelkiem poprawić. Ale jest malina. Może być. Jak następnym razem się znowu spierdoli, to nie ma sensu, trzeba będzie proszkowo to malować, a nie pierdolić się w lakierowanie sprayem. Dobra. Ubieram się i zapierdalamy do chudego. Chudy dzwonił. Polatamy coś razem może dzisiaj. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna. No i witam, witam wszystkich serdecznie tu na tej strony znowu. Już ubrany. Wrzucimy sobie tylko kamereczkę, nagrywa. Okej, okay. Otwieramy ten pierdolnik i dzistamy do chudego. Okej, okay. Tak jak mówiłem, jeszcze troszeczkę do tyłu, także bez zbędnego pierdolenia dzida do przodu. Zamkniemy pierdolnik. Piękna pogoda dzisiaj. Aż się chce latać. Tym bardziej, że tu na miesiąc czasu nie jeździł. Taka sytuacja.
Teraz zapierdalamy sobie do chudego. Chłopak już czeka. Mówię, kurwa, mam pół godziny po ślizgu, bo nie mogłem znaleźć świeżego OC w mailu do Geeksa. I tak mi zeszło, kurwa, przekopywanie maili starych. Dobra. Lecimy. No, a tak z ciekawostek, to moja córka jutro idzie na kurs A1, porobi sobie lekarza i zacznie powoli jeździć. Co za tym idzie, już się rozglądam za pierwszym sprzętem dla niej. Także po głowie chodzi mi Yamaha MT-125 na początek. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Uparła się dziewczyna na Yamaha YZF R125, ale ja wiem, czyścik będzie dla niej dobry na początek. Niech się na pewno uczy jeździć. Sezon 2 polata sobie takim MT-125. Tam jest pozycja w miarę wygodna, kierownica prosta, motocykl typowo miejski, taki najkedzik. Także zaczynam szukać. Chodzą mi po głowie roczniki 2015, 2016, 2017. No, tak wstępnie trzeba wyrzucić między 11 a 13 tysięcy złotych. Plus później, wiadomo, ubezpieczenie, przegląd, rejestracja, inne tam pierdolety, ewentualnie coś do zrobienia, bo to wiecie jak to jest, nie ma igiełek. Są, w salonie są igiełki, no ale nie bierzemy nowego za 21 tysięcy, tylko cena będzie oscylowała między 11 a powiedzmy te 13, choć bardziej będę skłaniał się na 11 tysięcy do zbicia. Taka sytuacja. No i chuj, i co? Pierwszy sezon kierunkowska z Łosiu. No, wkurwiają mnie to wiatraki. Mało który kierunek używa. Jedyne kiedy kurwa używają, to na rondzie w lewo. No, no po chuj to. Po co kurwa włączać kierunkowskaz w lewo? Żeby pokazać, że on jedzie w lewo? Przecież to jest błąd, kurwa. Nie wiem, o chuj tu chodzi. I mnie inaczej uczyli. Zmienia się pas ruchu, ewentualnie wtedy oczywiście można na rondzie, jakby ma więcej jak jeden pas ruchu, z prawego na lewy chcesz zjechać, no to kurwa wrzucasz ten lewy kierunkowskaz. A tak to, no są kurwa głupi i tyle, nie? No, także co, wracając do tematu tej Yamaszki, to pierwszy sezon postoi sobie w Holandii. Przyciągnę ją z Polski do Holandii, pierwszy sezon tutaj będzie. Wiadomo, długo nie pojeździ, no ja wezmę urlop. To te 3 tygodnie sobie razem gdzieś polatamy, będę ją miał na oku. Zobaczymy jak jej to będzie szło. I ewentualnie kolejny sezon zwiozę jej tego sprzęta do Polski. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit z akumulatora. O, chudy będzie wkurwiony, bo chłopak czeka dosyć sporo już. No ale cóż, sytuacja awaryjna. Tu się zaparkujemy. Gdzie on tą kurwa bramę ma? A! Jest, zguba. Gdzieś ty był? Gdzie byłeś? Ja nie mogłem czekać, kurwa, bo szukałem tego, sorry. Hej. OC szukałem, kurwa, nie miałem OC. Ja mówię, kurwa, tyle czasu, dobra, dawaj, spadamy. Jo. Ale już jesteśmy. Sobie rundy szczelimy.
Tankujesz się? Tak? Tankujesz się? A ty masz? No ja 117 zrobię, to jeszcze koło 100 mogę pyknąć. No jak chcesz, to ci mogę zatankować. Ty mi kurwa wisiałeś paliwo, gościu. Jak? Ty mi wisiałeś paliwo. Nie wiem, nie. Dobrze, że po wypłacie się to gadaliśmy, wiesz? No. To co, pragniesz mi go zalać? Pragniesz mi te 5 litrów zalać? No. To żeby nie było, że chudy robi... No, przegrałeś. Przegrałeś zakład, ale jesteś słowny. Euro. Nie będziemy go oszwabiać. A, to chuj. Zapłacić za dwie. O, pyk. Gitara, 13 euro gościu cię będzie kosztować ten zakład. Taka sytuacja, kiedy się założyliśmy, nie pamiętam tam o co, w bądź razie wygrałem i chudy powiedział, że zatankuje mnie przy pierwszej okazji, no to pięknie zalane mam do pełna, 7,5 litra wlazło. Patrzcie, jakie kurwa ceny, euro 78, euro 80 za litra 9,5. O. No ja kurwa patrzę, nie mam OC, cześć, i chuj, maile przeszukuję, jebie pół godziny na mailach i do ciebie dzwoniłem, ale nie odbierałeś już. Miałem telefon. Chciałem powiedzieć, że będę miał chwilowy poślizg. Ale kurwa znalazłem, na szybko wydrukowałem, miałem gdzieś zakopane w starych mailach, w powiadomieniach, chuj wie co to za folder, nigdy tam nie właziłem. Patrzę, jest kurwa, szybko drukarka, pach, pach, pach i dzida w teren. Także taka sytuacja. Córka przyjedzie na wakacje, jak zrobi prawko, to będziemy sobie zapierdalać z chudym, stówką za nią, bo taki MT chyba 130 to maksa ma. Będziemy pykać sobie, pyk, 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 stóweczką za córeczką. Siemano! Delikatnie pyk, pyk, pyk. Ja się ustawiłem teraz z chudym i taką rdykę sobie po obrzeżach os właśnie robimy. Czasem mnie go ciężko podgonić, bo mówię, chudy to na litrze zapierdala, ja mam 750 i muszę naprawdę schodzić od dwa w dół, żeby go dojść, nie? Lecimy dalej. Dobra, ja już gotowy. Pyk, pyk, pyk. Ado. No, trafiliśmy na Holendra starszego, który ma żonę Polkę i po polsku z nami rozmawiał, także fajnie, fajnie. No normalnie wiatrak wali po polsku, także miłe takie doświadczenie, jak wiatrak sam zagaduje do nas po polsku. Opowiedział, że tam pracował
w Polsce. Także fajnie się z nim pogadało. Coś nowego dla mnie. Z wiatrakiem po polsku. No kurwa, kto by się spodziewał. O, ładne okolice, mają ładne te wichury tutaj. Nie powiem. Tylko trzeba uważać na prędkość, bo tutaj naprawdę idzie bardzo szybko prawo jazdy stracić. A jak z chudym jeżdżę, to no wiecie jak to jest. Ciężko jechać kurwa 50 na 50. Co busik myśli gdzie jechać? Kurwa 19 na godzinę. Pierwszy taki weekend od miesiąca, co mam wolny i jest słoneczko, fajna pogoda. I w dodatku się wyrobiłem z malowania tego chujowego dekla alternatora. Już myślałem, że nie zdążę, bo wczoraj jeszcze wieczorem poprawiałem, kurwa, bo jak to jest? Się mówi? Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Chciałem poprawić jeszcze raz i przejebałem. Przejebałem z malowaniem i trzeba było skrobać i wczoraj wieczorem jeszcze raz malować. Rosło sobie przez noc, wygrzałem i zamontowałem. Oj, chuj. Na ten sezon wystarczy. Tak, kurwa, serwis u tuńczyka. A utwardzałem opalarką, bo nie mam piekarnika. I chuj, 2 godziny grzałem opalarką. Coś tam utwardziło, reszta się zrobi już z temperatury silnika. Także jest malina. Jakie kurwa śmigło. Chyba z silnikiem. O. Dobre, nie? A może być. Kurwa, pod górkę cofać to bym wyjebał teraz. Pyk. Dobra, na jedynce. Krótka pauza. O. No kurwa. Malina. Ale troszeczkę tak kurwa ten cały set powinien być czerwony, myślę. Żeby to się trzymało kupy, nie? Bo tak, tylko te skrzydło sobie jabłem na czerwono. No ale i tak lepiej wyglądał jak wyglądał. Jestem ja. To ja. Tu na moto. Tu na moto i chudy moto. Co to kurwa jest? To z... od Messerschmitta? Nie wiem, tak przypuszczam, że to są cylindry, nie? No są. Kiedyś to był silnik. Albo część. Chyba, że to zatrapa. No co ty? Tłoki są, widzisz, nadłożone. A zobacz, tam jest armata jakoś. Gdzie jest armata? Aha. No jest, no. Ale ziołem zajebało. No. Ale no zajebał ziołem. O. Fajne. Dobra, kurwa, rozbieram się, jaram tego fajka. O. Ej, pod górkę. Pek, 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 pak, 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 pak. Pan nam robił zdjęcia, także może gdzieś będziemy w jakiejś gazetce. Zobaczymy, będziemy śledzić internet i regionalną prasę.
Zatrzymamy się, ja zmienię sobie baterię. Chudy, baterię podmienię. Bo już tak czuję, że będzie słabizna. Fajnie tu jest, no. Widziałeś ten motocykl nad wodą? Kurwa, trzeba byłoby tam se... Trzeba byłoby sobie tam podjechać. A myśmy tutaj nie stali wtedy, co z Motofamily lataliśmy? Co dziara też był? Czy tutaj czasem wtedy nie staliśmy, a potem waliliśmy na Rotterdam? Leci, chudy, leci. O. Bang, 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 bang. Kurwa, nie po oczach. Ja grunca, jest normalnie. Taka sytuacja, hemoglobina, woda mineralna, elektrolit akumulatora. Tylko tam nie wypierdol. Spadamy. Taki gikser, kurwa. W litrze. Od chudego. Od chudego. No i zjechaliśmy sobie z autostrady. Zaraz będziemy w os. Bang, 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 bang. No! Fajny tutaj zjazd, nie? Fajny. Nowy asfalt. Na Nuland ten? Ten na Nuland, no, zajebisty. Oj, kurwa. Ja. Zapiździela do siebie. Ja walę do siebie. I co? Zobaczymy. Jakieś piwko się zmajstruje dzisiaj. Może w końcu się złapie za montaż czegoś. Bo już chyba z miesiąc nie wrzucałem nic do motocykla. O, był sobie tutaj KTM i już jest do wynajęcia. Nie ma KTM-a. Jebany kurwa korona kryzys. Ile ludzi pozamykało firmy. Ja pierdolę. Siemondaro. Kurwa, nie chce mi się pierdolić o tym wirusie. O tych obostrzeniach, które chuja dają. Godzina policyjna w Holandii, która chuja daje. Teraz jest od godziny 10. Ludzie, powiedzcie mi kurwa, ile procent ludzi wychodzi po 10 w nocy, kurwa, na miasto. No to po chuj te kurwa obostrzenia. Po co ta godzina policyjna? Ja pierdolę, nie rozumiem tego. Tak samo sklepy. Sklepy pozamykane do Hamy albo do innych sklepów, czy do Aksiona trzeba umawiać się na wizytę na daną godzinę. Kurwa, para. Nie no, to ciężko to opisać. Jak kurwa wchodzicie do spożywczego i zero jakichkolwiek kurwa wizyt wcześniejszych, nikt nie pilnuje po prostu, ile tych ludzi kurwa w sklepie jest. Tu nie ma problemu, bo tu się kurwa wirusem nie zarazicie, ale w budowlanym sklepie czy w jakimś innym oczywiście jak najbardziej, kurwa. To jest kurwa chore. Nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ktoś na tym kurwa potężną kasę czepie, żeby tak było. Zobaczymy, jak te wszystkie hotele w końcu zaczną plajtować. Kto to zacznie wykupywać? Ktoś tym biznes ma, to nie jest zrobione tak o kurwa. Ktoś tym kurwa grube pieniążki umoczył, żeby
po stokroć później wyciągnąć maseczki, kurwa. Na chuj się nadają, kurwa. Dokładnie, na chuj. O, jumbo. Także co? Ja już jestem na prostej do domu. Nie będę już więcej pierdolił, nawijał makaronu na uszy. Coś z tego zmontujemy. A na razie ja się z wami żegnam i do następnego. Yo!